pielgrzymka Franciszka. Mniej wiernych niż zakładano papież Franciszek z wizytą na Węgrzech i Słowacji. Nie ma zdjęć ani plakatów. Papież wyruszył w podróż do Europy Środkowej w niedzielny poranek. Franciszek odwiedzi Budapeszt, gdzie odprawi mszę świętą, spotka się z władzami, a następnie przeniesie się na Słowację. Na kilka godzin przed wizytą głowy kościoła w Bratysławie nie widać zbyt wielu oznak pielgrzymki. Mieszkańcy przyznają, że inaczej było, gdy na Słowację przyjeżdżał Jan Paweł II. Franciszek spędzi w stolicy Węgier około 7 godzin, a najważniejszym punktem jego pobytu w Budapeszcie będzie msza, którą odprawi na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Wcześniej przed południem papież spotka się z prezydentem Węgier Janosem Aderem, premierem Viktorem Orbanem, z biskupami, delegacją Rady Ekumenicznej i przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Po południu papież uda się na Słowację, gdzie spędzi 3 dni. Trochę to dziwne w stolicy Słowacji Bratysławii niewiele jest oznak rozpoczynającej się w niedzielę po południu 3-dniowej pielgrzymki papieża Franciszka, chociaż spędzi tutaj cały poniedziałek. Nie ma papieskich flag, banerów z wizerunkiem Ojca Świętego. W centrum Bratysławy jest katolicki klub, w którego dużych oknach od ulicy nie ma ani jednego zdjęcia Franciszka, ani żadnego plakatu. Kilkaset metrów dalej jest księgarnia, która specjalizuje się w wydawnictwach kościelnych. W jednym z okien zmieszczono chyba wszystkie wydane na Słowacji książki o papieżu. Obok katedry świętego Marcina, przy murach obronnych od kilku tygodni wisi jeden baner z fotografią Franciszka, z logo pielgrzymki i jej mottem, z Maryją i Józefem na drodze za Jezusem. Na samym gmachu katedry, na rusztowaniach stojących od południowej strony zawieszono płachtę obrazującą, jak po remoncie ma wyglądać część nawy i apsydy. Od tej strony Franciszek wejdzie na spotkanie z biskupami, księżmi i katechetami. Identyczne rusztowania po stronie północnej zostało odsłonięte. Trochę to dziwne. Byłem przy pielgrzymkach Jana Pawła II i wówczas na ulicach były dekoracje. Cała droga, którą pokonywał, była ozdobiona jak na święto, powiedział 70-letni emeryt z Bratysławy Peter Augustin. Jego kolega, Stanisław Kolesar, powiedział, że ma nadzieję, iż inaczej będą wyglądać Preszów, Koszyce lub Szasztin, miejscowości, które obok Bratysławy odwiedzi Franciszek. Takim ocenom towarzyszą utyskiwania na ograniczenia w ruchu. Do centrum nie będzie można wjechać. Trzeba się liczyć z korkami w bocznych ulicach i paraliżem komunikacji miejskiej. Inaczej niż za czasów Jana Pawła II, ostateczne liczby osób, które zarejestrowały się na spotkania z papieżem, biskupi mają podać po zakończeniu rejestracji, czyli po północy z niedzieli na poniedziałek. Dotąd na spotkania z papieżem zarejestrowało się około 80 tysięcy osób. To dużo mniej niż planowali organizatorzy pielgrzymki, którzy mówili o możliwości przyjęcia nawet 400 tysięcy osób. W mediach trwają debaty o przyczynach takiej sytuacji, która jaskrawo kontrastuje z atmosferą pielgrzymek Jana Pawła II. Kiedy Jan Paweł II był w Rożnawie, ludzie siadali na łące, rozmawiali, modlili się wspólnie i chłonęli atmosferę i euforię. To było poczucie wolności. Siedzieć na łące i czekać na papieża, to było prawie jak duchowy happening, wspomina analityk internetowego konserwatywnego dziennika Postoj, Imrich Gazda. Uważa, że wiele osób nie zdecydowało się na rejestrację, ponieważ Franciszek nie przyciąga ich jak pochodzący z sąsiedniego kraju papież Polak. Zamiast się rejestrować, szczepić, siedzieć godzinami w wyznaczonych sektorach, wolę obejrzeć pielgrzymkę w telewizji. Będą transmisje, do których przyzwyczaiłam się podczas pandemii, powiedziała wychodząca z jednego z kościołów w centrum miasta Katarzyna Waraczkowa. Przyznała, że podobnie chcą postąpić jej przyjaciółki, z którymi spotyka się w świątyni.